Królowa Iga znów podbija Paryż, między innymi o tym w raporcie dnia. Dobry wieczór, Marta Budzyńska, zaczynamy. Relacja naszego reportera prosto z Paryża już za chwilę, ale w programie także woda niosąca śmierć, śmieci i epidemię cholery. Iga Świątek wciąż na tronie w Paryżu. Łatwo nie było, ale w finale French Open pokonała Czeszkę Karolinę Muchową. Na tak zwanych dzikich kąpieliskach nie ma ratowników, to oczywiste, ale nie ma też wyobraźni. Sprawdziliśmy to nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie. Obok kąpiących się zarejestrowaliśmy też ciekawe ćwiczenia. Szczegóły prognozy pogody już teraz w raporcie dnia. Paulina Sykut-Jerzyna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I już wiem, że masz coś więcej dla nas niż tylko to, co przed nami w najbliższych dniach. Tak, i to na twoje wyjątkowe życzenie. No tak, mam powiedzieć dwa zdania na temat mapy, gdzie mamy tak wiele dni i dużo będzie się działo. Najbliższe dni chłodne dosyć, z ochłodzeniem i z opadami deszczu czeka nas wędrówka frontów atmosferycznych, ale koniecznie musimy powiedzieć o tych wysokich temperaturach, które też na horyzoncie widać, więc jeśli Państwo martwicie się tym, że w najbliższych dniach będzie pochmurno i deszczowo, bo owszem, tak też będzie, to za kilka dni będzie pięknie, słonecznie i gorąco. No to zobaczmy, co przed nami w takim razie w najbliższych godzinach. Ta noc z opadami deszczu wyłącznie na południu Polski. Przypominam, że ta ostatnia była z burzami, z deszczem, intensywnym miejscami, a teraz spokojniej, bo tylko przelotne opady deszczu. Poza tym rozpogodzi się wręcz do bezchmurnego nieba i temperatura od 8 do 13, a nawet 14 stopni, wiatr umiarkowany i słaby. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, bo zaczniemy dostawać się pod wpływ kolejnego wyżu, który prawie w całej Polsce zapewni nam ładną, słoneczną pogodę. Pozostałości tego chłodnego frontu atmosferycznego jeszcze na południowym wschodzie. Do wieczora te opady będą zanikać. Temperatura do 25 stopni na krańcach zachodnich, 23 w centrum. Na wschodzie od 19 do 21 stopni chłodniejsze i bardziej suche powietrze kontynentalne zaczęło do nas napływać. Kolejne dni to więcej chmur i więcej opadów, ale jak widzieliśmy, sytuacja będzie się stabilizować i klarować. I wciąż jestem zaskoczona tym, że nad polskim morzem ta temperatura, mimo że nieco niższa niż w innych częściach kraju, ale jednak słonecznie, słońce, stabilnie. Tak, tam dawno nie padało. Także ten weekend czerwcowy bardzo przyjemny. Bardzo Ci dziękuję za te szczegóły. Wracamy do Państwa w poniedziałek, już za chwilę wydarzenia wieczorne. Dobrego wieczoru.